Muzeum Kargula i Pawlaka powstało w Lubomierzu w 1995 roku na pamiątkę faktu, że w miasteczku Lubomierz realizowano sceny do kultowej komedii wszechczasów. Niektórzy właśnie tak sami swoi określają mianem komedii wszechczasów. Drogę do muzeum wskazuje słynny drogowskaz umiejscowiony bardzo blisko centrum miasta. Na drogowskazie wskazane są miejsca, w których odbywają się najsłynniejsze festiwale filmowe. Mamy Gdynię, mamy Hollywood, mamy Kanal, mamy również Lubomierz, bo tutaj co roku odbywa się ogólnopolski festiwal filmów komediowych. I drogowskaz również wskazuje drogę do muzeum, więc na pewno w Lubomierzu nie zabłądzimy. Komedia była realizowana w Lubomierzu w 1967 roku. Muzeum powstało dużo później, jednak udało się pozyskać eksponaty. W głównej mierze są to prawdziwe rekwizyty wykorzystywane podczas realizacji filmu. W Lubomierzu w muzeum można zobaczyć oryginalny płot, który dzielił posesję dwóch bohaterów, Kargula i Pawlaka. Jest również sierp tetowy, jest granat do świątecznego ubrania, prawdziwe elementy garderoby aktorów, chociażby nakrycia głowy, w których pan Władysław Kowalski i Władysław Hańcza realizowali te kultowe sceny i wiele, wiele innych. Muzeum Kargula i Pawlaka jest o tyle wyjątkowe, że rekwizyty, które tutaj się znajdują, no to nie są tylko do oglądania, ale można je dosłownie poczuć. Można sobie zrobić zdjęcie w czapce Pawlaka, wziąć do ręki sierp tatowy. Dlatego Muzeum Kargula i Pawlaka takie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Jedną z najciekawszych pamiątek zgromadzonych w muzeum jest umowa z aktorem. Dokument jest pisany z dublerem Kargula, akurat do sceny realizowanej tutaj w Lubomierzu. Wiele ciekawych rzeczy z tej umowy można wyczytać, ponieważ możemy zobaczyć kwotę, jaką dubler otrzymał za swoją rolę. Można zobaczyć prawdziwy podpis kierownika produkcji, pana Stanisława Aldera, i również tytuł roboczy filmu Sami Swoi, ponieważ nie od początku ten tytuł obowiązywał. W początkowych fazach realizacji film miał się nazywać I było święte, i taki tytuł jeszcze mamy w umowie umieszczony. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to jest najmniejsze kino w Polsce, przeznaczone tylko na 9 miejsc siedzących. Niewłaściwie pomniejszona replika kina Raj, które niegdyś w Lubomierzu funkcjonowało do końca lat 80. W kinie w Raj w Lubomierzu odbyła się pierwsza nieoficjalna prapremiera filmu Sami Swoi, pierwszy kinowy pokaz, i z tamtego wydarzenia mamy bardzo ciekawą pamiątkę, właściwie najcenniejszy rekwizyt naszego muzeum. To jest taśma nawinięta tutaj na projektorze na środku. Pierwsza kopia filmu Sami Swoi podarowana przez samego reżysera Sylwestra Chęcińskiego. Zarówno 9 oryginalnych krzeseł, które również uczestniczyły w nieoficjalnej prapremierze. Niewykluczone, że podczas pierwszego seansu, w którym z krzesła zasiadali odtwórcy głównych ról, a dzisiaj turyści odwiedzający nasze muzeum mogą również zasiąść w tych krzesłach i zobaczyć na ekranie po raz kolejny najzabawniejsze fragmenty komedii.